Siemano, siemano, cześć i czołem, witam serdecznie, macham do was widzowie, prawda, w Minecrafcie w moim czerwonym sweterku. Oczywiście dzisiaj nie jest dobry dzień, jest bardzo zły dzień. Musimy dzisiaj poinformować Emilię o tym, że syn Palionki to Herobrine i to jest bardzo, bardzo zła informacja. Muszę jej to jakoś przedstawić, ale ja za bardzo sam nie mam pojęcia, jak ja to mam zrobić. W każdym razie pójdę, pogadam z nią, wiecie, tak pozytywnie, rozmowa elegancka i zobaczymy, w międzyczasie jakoś to powiem i mam nadzieję, że ona się nie przerazi. Kurde, powiem wam szczerze, że trochę się boję jej to mówić, a ogólnie całej sytuacji troszkę się boję, no bo jednak to jest Herobrine z powrotem i to jest bardzo zła informacja, że Herobrine wrócił. No ale okej, musimy to jakoś zaakceptować i tyle. Zanim oczywiście przejdziemy dalej do filmu, to serdecznie was zapraszam na Palion Style'a, tam możecie sobie kupić, prawda, taki kubeczek, ale co najważniejsze, możecie sobie kupić również breloki. Jest tutaj mój brelok, jest tutaj brelok Emilii, który za niedługo będzie na sklepie. Ja właśnie nie wiem, kiedy on będzie, ja już go tak reklamuję, ja sam nie wiem, kiedy on będzie, ale będzie za niedługo, bo już na pewno wiecie, są już wyprodukowane, to pojawić się pojawią na pewno. No i Paliona też mam tutaj na przykład breloka. Muszę zdobyć ich więcej, bo mam ich za mało, trzeba ich mieć więcej. Dobra, lecę do Emilii i zobaczymy, jak nam się rozmowa poklei, jak nam się, że tak powiem, potoczy rozmowa elegancka. Dobra, idziemy do niej. Mam. O, jest tam u siebie, dobra. Puk, puk. Dobra, kolenda. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas. Nie mam pieniędzy, zostawcie mnie. No dobra, no zapa. No nie no, chodź. Chodź, chodź. Musimy no porozmawiać. Sorry. Musiałam się przebrać po prostu. Aha, a nie miałaś sweterka ubranego? Nie, już. Ale ty masz ten sam sweter co Paweł! To jest ten sam sweter co ma Paweł? Nie, nie mów mi tak. Tak? Nie mów mi tak, nie mów mi tak. Ja nie chcę takiego swetra w takim razie. Super. Ale wiesz co jest najlepsze, że ja mam ten sam sweter co Dawid. Nie, nie mogę. I wszyscy mamy bałwany, nie. Ale wiesz jak wygląda sytuacja? Że tak, uznaliśmy sobie z Dave'em pewnego razu, musimy zrobić sobie swetry świąteczne. I, czy tam po prostu stroje świąteczne, nie swetry, po prostu stroje, jakiś skin świąteczny. No i oboje poszliśmy robić sobie te skiny. Ja zrobiłem skina, wysłałem, prawda, na konfę, żeby widział jakiego mam, ale on nie spojrzał w ogóle jakiego ja mam, on dalej robił. I po prostu on wchodzi na serwer i ja mówię, dobra Dave, pokaż jakiego masz skina. I czułem, że wybierze tego samego co ja. No i mamy takiego samego. No, a ty masz takiego samego jak ma Paweł. Fajnie. Ale ja mam część faktem soczewki. Ty w ogóle masz jakoś, w ogóle na girach masz jakoś w ogóle ci... Sorry, bo się nie umyłam dzisiaj. No, widzę, no właśnie tak troszkę też. Sorry. Smerdzi. Wow, patrz. Ej, ty oczy masz w ogóle bardziej niebieskie. No mówię ci, że mam soczewki na sobie. Aha, okej. Okay. O, elegancko. No, pasujesz teraz do Pawła, nie? A że Palionka go rzuciła? Przestań, nawet tak nie mów w ogóle na głos. To się to powiedziałeś. No, co u ciebie? A co u mnie? No nie wiem, teraz jestem trochę wkurzona, nie powiem. Nie no, żartuję. Dobra, tak, gdzie jest herbata świąteczna dla mnie? Pokoloko. Nie ma, czekaj. Już się zaraz sobie wykombinuję, daj mi chwilę, czekaj. Herbata świąteczna. Proszę. Herbata świąteczna. Pusty kubek mi rzuciłaś. Nie, to jest herbata. Musisz sobie wyobrazić, że jest tam herbata. O, ale dobra herbata. Ale dzięki, pyszna. Dzięki. Dobra, słuchaj, ja mam do ciebie ważne pytanie, które jest takie poza Minecraftowe nawet w sumie. Kiedy zabierzesz mnie, prawda, w ten piękny świąteczny czas na, prawda, świąteczną herbatę, prawdziwą? Ta prawdziwą herbatę świąteczną? Słuchaj, czy są? Tak się składa, że czekaj, muszę sprawdzić do mojego grafika, daj mi moment. Grafika? A co? Grafika. Co ma grafik od miniaturek do tego? No słuchaj, więc tak, grudzień mówisz, tak? Dzisiaj jest. Wiesz co, dobrze by było, miło by było w grudniu. Więc tak, ja tak się składa, że 16 do ciebie przyjeżdżam na herbatę świąteczną, ale myślę, że przed tym, zanim przyjadę na 16, to ty możesz też do mnie przyjechać właśnie przed tym 16, ewentualnie po. Ponieważ potem mam tydzień zdalnych, no nie, zmieniasz zajęć, więc możesz przyjeżdżać. Będzie bardzo ciężko przyjechać wcześniej, gdyż już ponieważ ja teraz w ten weekend wyjeżdżam do Warszawy. Wiem. Zobaczymy, dobra, będziemy o tym gadać kiedy indziej, ale na pewno ty do mnie przyjeżdżasz, mówisz, no dobra, no to tak, git tak. Elegancko, prawda. Dobra, też musimy właśnie a propos tego przyjazdu pogadać, bo mam do ciebie sprawę, ale to już poza filmem. Dobra, słuchaj, jak już sobie miło porozmawialiśmy, pora przejść do tych mniej miłych rzeczy, a mianowicie Palionka urodziła.
Co to? Co za zemdlenie? Nie wiem, po prostu byłam w szoku. Dobra, tak? Urodziła. Palionka urodziła, tak. Zdrowy? Myślisz, że to jest dobra czy zła informacja? No, to dobra, nie? Ten. Dobra informacja, dobrze. W takim razie teraz odpowiedzmy na pytanie, czy jest zdrowy, czy nie. Zagrajmy w taką grę właśnie. Ty zadajesz pytanie, a ja odpowiadam pytaniem i ty stwierdzasz, czy to jest dobra czy zła informacja. A więc zdrowy czy nie? Zdrowy. No to dobrze. Masz jakieś kolejne pytanie co do tego dzieciaka? No, nie wiem, jak w końcu dałam na imię. To jest bardzo dobre pytanie. Nie mów, że ten... Siądźce. Muszę usiąść, ale czemu? Nie wiem, czy jesteś gotowa na tą informację, ale na imię ten dzieciak dostał... Herobrine. Emilia? Nie mów mi tak. No. Czy ty powiedziałeś Herobrine? Powiedziałem Herobrine. Ale dlaczego dostał na imię Herobrine? Herobrine był po prostu... Wiesz co, on się urodził i... Wiesz co, on się urodził i nie zostawiał wątpliwości co do imienia. To ten... dobrze, że mam bunkier. Nie wiem, no, jakby... A wiesz, jak wygląda Herobrine? No, ma ten oczy takie... No to on wygląda tak samo. Białe. Emilia, czemu się zakopałaś w śniegu? Dobra, a teraz uwaga, jeszcze lepsze, co nie, ci powiem. Nie, jak to się ty informacji. Jeszcze lepsze ci powiem. Do kogo podobny jest Herobrine? Jak do kogo? No do... Nie. No do co Steve'a? Nie? No do Steve'a. Co oznacza, że faktycznie są spokrewnieni. Ale żeby było mało tym złym informacjom. Nie, przestań! Nie wiem, jakie są złe informacje jeszcze. No po prostu, Palionka urodziła Herobrine, a Steve, jego dziecko to jest Herobrine. No to jest cały komunikat. Dlaczego jego dziecko to Herobrine? Nie wiem, dlaczego to jest Herobrine, ale oni są podobni do siebie. No w sumie to Herobrine to zawsze był Steve z innymi oczami, nie? Tak naprawdę. No dobra, ja do ciebie przyszedłem się spytać po prostu o bunkier. Gdzie masz bunkier? Tam jest ten... A wiem, który! Jezu, ten słaby bunkier! No przestań mówić, że słaby bunkier. Jasne, że jest słaby, bo tam się da wejść normalnie. To jest Herobrine na nie, kurczę. Ale czy ktokolwiek tam wszedł teraz? No nikt tam nie wszedł, bo komu by się chciało tu wchodzić. No ale widać go z drugiego końca Palionowa. Nieprawda. To się nie nadaje, mnie. Trzeba zbudować co innego. No dobra, trzeba. No, to się nie nadaje. Tutaj to możesz co najwyżej ziemniaki chować, wiesz? Dobra, un poco loco, to w takim razie... Un poco loco, jeny. Ja zbuduję po prostu... Bunkier. Dobra, nie wiem po co my tu weszliśmy w ogóle, ja jeszcze jedno pytanie mam do ciebie. Ten bunkier nie, się nie nadaje. Gdzie tutaj jest w ogóle ten, łóżka Palionki, ja jej wyrzucam stąd, ona nie może. Ty tu jeszcze jedno łóżko musisz dorzucić. Dla jednego osobnika, prawda, nowego. Nie. Dobra, ale słuchaj, ja mam jeszcze jedno pytanie, bo ja nie miałem okazji ciebie o to spytać, a mnie to mierzi i mnie prawda to intryguje od samego początku, jak to powstało. I do teraz nie mam pojęcia, co to jest. Ale zaraz, zanim ci dopowiem, to musimy tam zajść, bo to po prostu... Bo ja nie wiem, jak to nazwać nawet, nie? Po prostu muszę ci powiedzieć to i ty ale powiesz mi wtedy, co złego? To jest. Wiesz co, to zależy. Ja się boję. To zależy, dlaczego wiesz? Tam, gdzie idziemy? Ja się boję, nie, ale nie zobaczę znowu, jak... Nie chcę do Herobrine'a, nie idziemy do Herobrine'a, nie, tak? Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. Czemu jeszcze mówisz no bo, nie? No bo pewnie prędzej czy później pójdziesz, ale ja się zastanawiam, co to jest. To? No. Wiesz, to gdybyś był na bieżąco z moimi filmami, to byś nie jestem. Widział. No widzisz. A ty jesteś z moimi na bieżąco? Tak. Oczywiście, że tak. Co się działo wczoraj na odcinku? Wczoraj, bliźniaki troll. Dzisiaj. No, kanał masz odpalony. Nieprawda. Nie, absolutnie nie. Ale ten, co to jest? No tutaj moja mama miała urodziny 16 listopada i to zbudowała dla niej ogrodę, wiesz? Aha. Pola elizejskie. Tak, dokładnie. Właśnie tak. Stepy akermańskie. No. Okej, okay, rozumiem. No dobra, czyli nic ważnego. Tak, nie, nic ważnego. Po prostu to są ogrody, no ogrody, i tutaj kolejna ogrody, rzecz, ogrody, eleganckie ogrody. No dobra. Tak. No to czekaj, czy ja jeszcze jest coś... Fajnie, że chciałem... to teraz zauważyłeś, nie? Nie, ja to zauważyłem już dawno, tylko po prostu nie gadaliśmy od czasu, kiedy to powstało chyba. A jeżeli nie gadaliśmy, to zapominałem o to, żeby spytać. Teraz już wiesz. A zaśpiewasz kolędę dla widza. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Teraz to musisz dokończyć. Nie, to ty. Bo tam jest po hiszpańsku, ja nie umiem.
No tak, to jest coś typu Prospero Año i Felicidad. Prospero Año a Felicidad. Chyba coś takiego. No właśnie, coś takiego. No widzisz, że byłam blisko. No. Dobra, a zamulczysz dla widza? Nie, tego już. Świąteczne muknięcie, no dawaj. Nie, mogę zrobić no zamusz, świąteczne no. muknięcie, to mogę zrobić ho ho ho. No to zrób świąteczne ho ho, ale takie z... O, no dobrze. Dobra, a nie wiem, co mam z tobą jeszcze porozmawiać. No w sumie to wszystkie były pytania. No wiesz o tym, że Herobrine już jest, no i w sumie to jest najważniejsza informacja. No i ja, prawda, że tak to ujmę... Alalalala, long, good luck, no. Trzym się. Tak, czuwaj. Czuwaj. A, i nie pękaj. Nie pękam, nie zamierzam. To dobrze.